Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dzieci Zdolne. Ja nazywam się Julia Krzysztofiak-Szopa i nagrywam się dla Ciebie po to, aby pokazać Ci, jak można mądrze i fajnie wspierać zdolne dzieciaki, zarówno w szkole, jak i w domu. A dzisiaj jest ze mną Szymon Kasprzyk, tutor dziecka zdolnego, o którym mówiła niedawno Urszula Soler w jednym z poprzednich odcinków, a także prezes i współzałożyciel firmy Tutir.com, która oferuje takie usługi tutorskie, prawda, Szymonie, i pomoc w nauczaniu. Zgadza się. Dzień dobry, cześć. Dziękuję ślicznie za zaproszenie, bardzo mi miło. Dziękuję Ci bardzo, że tutaj ze mną jesteś i od razu przejdźmy do rozmowy, bo chcemy się porozmawiać o tym, jak być mentorem zdolnego dziecka i to małego dziecka. Współcześnie dużo się mówi o mentoringu, ale w kontekście takiego rozwoju zawodowego, nie? I osobistego, szczególnie w biznesie. No i na ogół ten mentoring dotyczy osób dorosłych, którzy już gdzieś tam na takim dorosłym etapie życia w miarę dobrze wiedzą, co chcą osiągnąć. Ty natomiast, Szymon, jesteś mentorem bardzo młodego, 7-letniego chłopca, syna gościni poprzedniego odcinka podcastu. I teraz mam do Ciebie pytanie, czy takie dziecko w tym wieku to ma w ogóle jakieś oczekiwania w stosunku do mentora? Czy ono się chce czegoś konkretnego od Ciebie nauczyć? Tak naprawdę paradoksalnie tych oczekiwań jest może nawet więcej niż w przypadku osoby starszej czy osoby dorosłej. Osoby dorosłe w środowiskach takich, jak wspomniałeś, czy to na przykład biznesowych, zwykle wiedzą, co chcą osiągnąć, potrzebują ewentualnie swojego rodzaju motywacji, troszkę wsparcia, pokierowania. A tutaj tak naprawdę chodzi o cały proces pokierowania rozwojem takiego ucznia, nie tylko w zakresie nauk ścisłych, ale też ogólnie też w kwestii na przykład troszkę społecznej czy połączenia tego wszystkiego. Także najważniejszym wymaganiem w sumie obu stron względem siebie jest zbudowanie odpowiedniej relacji. Tak naprawdę z wspomnianym uczniem, jak i z jego rodzicem jesteśmy w relacji, można powiedzieć, przyjacielskiej, co pozwala na zwiększenie komfortu naszych zajęć, naszych spotkań. I to było takie pierwsze wymaganie, może nigdy nie zwerbalizowane w jasny sposób, no bo nie spodziewalibyśmy się, że siedmiolatek od tego zacznie nasze pierwsze spotkanie, czy ja nie powinienem tak bezpośrednio z taką propozycją wychodzić. Aha. Ale przez pierwszy tak naprawdę miesiąc, dwa docieraliśmy się, poznawaliśmy się troszkę lepiej, sprawdzałem, jakie metody działają, co go interesuje, on też poznał mnie, zadawał masę pytań. I to było takie pierwsze wymaganie, można powiedzieć. Druga sprawa, która no, do tej pory jest aktualna i myślę, że będzie aktualna przez cały okres naszej współpracy, to to, żeby nasze zajęcia, żeby nasze spotkania były w jakiś sposób ciekawe. I to nie tylko pod kątem merytorycznym, że temat, który przedstawię danego dnia w jakiś sposób zaciekawi ucznia, że będzie powiązany z tym, czym już się interesuje, ale chodzi też o samą strukturę zajęć i sposób przekazania tego. Jednak osoby starsze troszeczkę łatwiej zachęcić do skupienia się przez okres godziny, czy nawet półtorej, czasem dłużej w przypadku jakichś szkoleń. Tutaj mamy spotkania 45-minutowe i tak czasami musimy robić sobie swojego rodzaju małe przerwy czy przerywniki. Także taki uczeń tego, wydaje mi się, ode mnie oczekuje, żebym tak naprawdę zrozumiał jego potrzeby związane nie tylko z nauką, ale i z tą możliwością skupienia się przez odpowiedni okres. A to bardzo ciekawe. A powiedz właśnie, jeśli chodzi o taki, jak to się ładnie mówi po staropolsku, attention span małego człowieka, to jak długo jesteście rzeczywiście w stanie utrzymać skupienie w tym wieku na jakimś abstrakcyjnym temacie? To bardzo zależy właśnie od abstrakcyjności tego tematu i tego, jak bardzo się wpasuje w upodobania takiego młodego człowieka. Taki troszeczkę jakby schemat, który zauważyłem w naszych zajęciach, to jest to, że w ciągu tych 45 minut robimy sobie około dwóch malutkich przerw. One mogą nie być wielce zauważalne, mogą polegać nawet na tym, że uczeń wstanie, przejdzie się po pokoju, cały czas ze mną rozmawiając. Ale już jakikolwiek taki ruch powoduje, że na chwilkę się od tego oderwie, zresetuje się delikatnie i jest w stanie się dalej skupić. Także w przypadku tego konkretnego ucznia można by to podzielić na takie okresy, myślę, 20-minutowe. I wtedy potrzebujemy całkiem solidne. Takiej malutkiej przerwy. Mhm.
To prawda, to może nie brzmieć jak dużo, ale w przypadku tak młodego ucznia to już naprawdę jest sporo. A powiedz mi jeszcze, tak rozwijając tę kwestię właśnie jeszcze potrzeb. Jak wiem, ty generalnie prowadzisz gdzieś tego chłopca przez temat matematyki i tych obszarów przede wszystkim, ale czy to jest właśnie tak, że on do ciebie na przykład przychodzi z tematem, no nie wiem, geometria albo trygonometria, albo naucz mnie rozwiązywać układy równań, czy to jest tak, że ty wymyślasz i pokazujesz mu jakieś te konkretne dziedziny, które uważasz, że on powinien po prostu gdzieś umieć w jakiś sposób? To jest tak naprawdę bardzo elastyczne. Jeżeli chodzi o nasze zajęcia, ja staram się nie skupiać na konkretnych tematach pojedynczo i osobno od siebie, tak jak to czasami wygląda w szkole. Oczywiście jest to w jakiś sposób uporządkowane, żeby troszeczkę chociaż te tematy z siebie wynikały, kiedy następują po sobie. Tutaj staram się przedstawić mu matematykę jako taki spójny przedmiot, żebyśmy razem wykombinowywali, co z czego wynika. I tak naprawdę bardzo często zdarza się, że pomysł jest taki, że dzisiaj zrobilibyśmy geometrię, bo ostatnio poruszyliśmy jakieś zagadnienia z tym związane, po czym uczeń, jak tylko się zaloguje, chce pokazać mi to, czym sam się zajął przez ostatnie 24 godziny. No i okazuje się, że nici wychodzą z tej geometrii, będziemy robili dzisiaj coś innego, bo akurat to dzisiaj jest centrum zainteresowania ucznia i można wtedy wykorzystać właśnie takie zainteresowanie, tylko trzeba się do tego szybciutko dostosować. Czyli właśnie na tym trochę polega też tutaj rola mentora, żeby się tak szybko dostosowywać do tych nowych oczekiwań, które się dosyć dynamicznie, rozumiem, tak, zmieniają i pojawiają. To potrafi się zmienić nawet czasami w trakcie samych zajęć, nawet nie na początku, tylko realizujemy jeden temat, po czym wpada jedna myśl, powiązaliśmy to z jakimś innym przedmiotem i pojawia się pytanie, no dobra Szymon, ale jak to działa? No i przechodzimy wtedy do tego, jak to działa, zdążymy na pewno jeszcze do poprzedniego tematu wrócić, ze względu na tą elastyczność, którą mamy, bo nie realizujemy żadnych podstaw programowych, nie mamy żadnych egzaminów, deadline'ów i to jest tym właśnie piękne, że możemy się skupić na tych najciekawszych aspektach, na logicznym myśleniu, na rozwiązywaniu problemów, dochodzeniu do tego, jak się tak naprawdę uczyć tej matematyki i powiązanych przedmiotów. To jest taka trochę kwintesencja mentoringu, a teraz jakbyś miał właśnie jeszcze lepiej trochę nam wyjaśnić, na czym ten mentoring, właściwie taka relacja polega, bo jest taka tabelka i tutaj zaraz ją pokażę, która systematyzuje różnicę między trzema modelami takiej indywidualnej współpracy z uczniem. Jest nauczanie klasyczne, ale też mamy coaching, tutoring i mentoring z braku lepszych polskich słów na określenie tych relacji. No i mentoring tym się różni od tych pozostałych metod współpracy, czy takiej relacji między uczniem a nauczycielem, że w mentoringu dominuje uczenie się i dominuje nauczyciel, natomiast w coachingu na przykład dominuje uczenie się, ale dominuje uczeń. I teraz moje pytanie do ciebie, czy ty się zgadzasz w ogóle z taką klasyfikacją tych podejść i czy postrzegasz się właśnie bardziej w tej relacji z dzieckiem zdolnym jako coacha, takiego trenera, czy też jako tutora, czy właśnie jako mentora? Odnosząc się do samej tabelki, ciężko myślę tutaj podważyć to podejście, dosyć dobrze tak ramowo określa ona jednak w takim najprostszym stopniu, jak to wygląda, na czym konkretne metody polegają. Niemniej jednak w naszym wypadku ten mentoring tak naprawdę jest połączeniem wszystkich metod, jeżeli można by w sumie odnieść się do tego w zależności od skali. Jeżeli pomyślimy o tym długoterminowo, to definitywnie jestem mentorem, jestem osobą, która wykorzystuje swoje doświadczenie w swojej karierze edukacyjnej, naukowej. Wiem, jakie ja błędy popełniłem, wiem, jak ich uniknąć, wiem, jak tego ucznia poprowadzić, żeby uczył się w sposób optymalny i ciekawy i na tym się skupiamy. Niemniej jednak, jeżeli zwrócić uwagę na pojedyncze zajęcia, no to już zdecydowanie bardziej można by to nazwać tutoringiem. Jednak zależy nam na przekazaniu konkretnej wiedzy i na tym ta metoda właśnie polega. Niemniej jednak znów nie byłby to taki tutoring typowy, ponieważ tak jak wspomniałem, zawsze zależy mi na tym, żeby to uczeń spróbował wykombinować, skąd się coś wzięło, jak jest to powiązane z poprzednim tematem.
Ja mogę podać różnego rodzaju fakty, na które ciężko samemu wpaść, mogę to wyjaśnić, ale staramy się właśnie działać na zasadzie tak naprawdę, na ile można uczenia się i dopiero w momencie, kiedy potrzebne jest jakieś moje wsparcie, dochodzi ten element nauczania. Czyli rzeczywiście to jest takie, jakby trudno określić, nie? Kto tutaj dominuje, bo pewnie na tym początkowym momencie dominujesz ty, jakby pokazując mu, co jeszcze, na co powinien zwrócić uwagę, czy jak to się łączy, ale to on jako uczeń dominuje w tej fazie, powiedzmy, relacji, kiedy ma zauważyć jakieś związki pomiędzy różnymi dziedzinami. Dokładnie, dokładnie tak. Więc moglibyśmy to, myślę, ładnie nazwać, że to jest nauczanie, jak się uczyć, więc połączenie tych dwóch aspektów. Jeśli zerknąć jeszcze na tą tabelkę, to myślę, że w mojej roli można też znaleźć aspekty coachingu, ze względu na to, że staram się cały czas rozbudzać tą pasję do matematyki i innych przedmiotów ścisłych. Staram się nakłaniać ucznia do tego, żeby sam poszukiwał różnych materiałów. Mimo swojego młodego wieku jest naprawdę w stanie sam dużo znaleźć, dużo się nauczyć we własnym czasie. Poza waszymi lekcjami, tak? Poza waszymi dokładnie spotkaniami. Dokładnie tak. I bardzo często zaskakuje mnie znajomością niektórych aspektów matematyki, bardzo często nawet bardziej skomplikowanych wzorów, których ja na tym etapie starałem się nie wprowadzać. Także tutaj pojawia się też ten aspekt coachingu na zasadzie takiej po prostu motywacji i wsparcia tego własnego procesu uczenia. No właśnie, a jeszcze a propos coachingu i motywacji, powiedz mi, czy w takiej relacji z młodym człowiekiem zdarzają się na przykład takie kryzysy motywacji po stronie właśnie ucznia, czyli że na przykład coś się okazało zbyt trudne i jednak mi się tego nie chce bardziej uczyć, albo co jednak się okazało nudne, mimo że okładka wyglądała na fajną i co wtedy? Czy to się w ogóle zdarza, a jeśli tak, to jak sobie z tym radzicie? Oczywiście, że się zdarza. Na szczęście do tej pory nie zdarzyły nam się takie kryzysy długotrwałe czy jakiegokolwiek rodzaju zwątpienia. Niemniej jednak, jeśli chodzi o ten aspekt, że coś jest za trudne, to zdarzyło nam się wielokrotnie. Przyznam, że częściej na początku naszej współpracy, kiedy jeszcze się dogrywaliśmy, no oczywiście uczeń był też troszkę młodszy, bo zaczęliśmy współpracę no, już rok temu, także dla tak młodego ucznia 1/7 jego życia to jednak dosyć duży okres, jeżeli chodzi o rozwój. I faktycznie dość często zdarzało się, że dochodziliśmy do pewnego momentu, robiliśmy jakiś już trudniejszy przykład, wymagający pokombinowania jeszcze troszkę bardziej. Do tego dochodziło już oczywiście zmęczenie, no i dalej idziemy w tą lekcję, w te zajęcia, tym trudniejsze przykłady, czyli czas mija, uczeń się męczy i faktycznie bardzo często pojawiało się to stwierdzenie, mam już dosyć albo za trudne. Wtedy trzeba się troszeczkę cofnąć, staraliśmy się wrócić do innych rzeczy, innych przykładów. Często też zmienialiśmy właśnie temat, bo wtedy pojawiały się alternatywy ze strony ucznia, czyli wtedy on zaczynał znowu dominować. To za trudne, ale może byśmy zrobili coś innego. No i wtedy, jeżeli tylko było to realne do zrealizowania w danym momencie, to bardzo chętnie to realizowałem. A wracaliście potem do tego za trudnego? Czekałeś po prostu, aż będzie lepszy moment i to za trudne już nie będzie takie trudne? Czy tak naprawdę odkładacie na zawsze i już nigdy tam nie wrócicie? Staramy się nie odkładać. Te zagadnienia, skoro je realizowaliśmy, no to zwykle należą do ważnych i potrzebnych do dalszego rozwoju matematycznego. Co ciekawe, co mnie bardzo cieszyło, to to, że po jakimś czasie uczeń sam wracał do niektórych tematów. Były rzeczy, które na początku sprawiły problem, niechętnie do nich podchodził, nawet można by powiedzieć, że w danym momencie nie było to coś, co by go zafascynowało, a nawet po tak krótkim czasie, jak po 3 miesiącach zaczynaliśmy zajęcia i pojawiało się pytanie, Szymon, a może jednak byśmy to zrealizowali dzisiaj? I oczywiście, wracaliśmy sobie wtedy do tego i przyznam, że było to bardzo satysfakcjonujące. To brzmi bardzo ciekawie. A powiedz, jak od strony technicznej, to na czym polega to wasza, powiedzmy, taki proces? No wiesz, technicznie jak się spotykacie, jak często, na jak długo i jak ta relacja w ogóle wygląda? Czy wy się spotykacie na żywo, czy online? Bazowo mamy 2 spotkania w tygodniu, 45-minutowe.
Spotykamy się na Discordzie, korzystam z takiej klasy online zaadaptowanej pod kątem naszych spotkań. Pełni ona tak naprawdę rolę takiego zeszytu online, w którym wszystko zostaje, do czego zarówno ja, jak i uczeń możemy w każdym momencie, o każdej porze dnia wrócić, przejrzeć to sobie. To jest funkcja Discorda dostępna? Niestety nie, może kiedyś to wprowadzą. Okay. Jest to zewnętrzna platforma, której używamy akurat w firmie i idealnie sprawdziła się tutaj na potrzeby naszej współpracy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o same zajęcia, przy całym tym procesie nauki staramy się, żeby było to powiązane z zabawą, czyli możemy wykorzystać wszystkie plusy jakby spotkań wirtualnych, czyli mamy tablicę, na której zarówno ja mogę pisać, mogę wstawiać różnego rodzaju przykłady, możemy wykorzystać gotowe obrazki, ale i uczeń może tam rysować, posiada własny tablet graficzny i też zdarza mu się z niego korzystać. Korzystamy z innych dostępnych materiałów. Ostatnio mieliśmy około miesięczny okres przechodzenia przez różnego rodzaju rozwijające gry logiczne. Aha. Także skorzystaliśmy z dobrodziejstw internetu i dostępnych tam materiałów. Tak naprawdę ograniczeni jesteśmy wyłącznie wyobraźnią. Wyobraźnią, dokładnie. Tak. A rozwiązujecie jakieś zadania na przykład w trakcie tych lekcji? Czyli tak jak no, klasycznie wiesz, w klasie się na tablicy pisze przykład, no i tam trzeba poskracać, żeby wyszło. Tak, no jednak. Coś takiego robicie, czy raczej aż tak klasycznie, do takich klasycznych metod się nie uciekacie w trakcie tych zajęć? Oczywiście zdarza nam się i to dosyć często, jednak jest to matematyka i bez rozwiązywania różnego rodzaju zadań, bez tej notacji, tak naprawdę za dużo się nie nauczymy, za daleko nie zajdziemy. Potrzeba jednak tego, by przedstawić swojego rodzaju logikę, która się za tymi zagadnieniami kryje. Tylko ciężko tutaj dobrać jakieś konkretne materiały, że na przykład w tym miesiącu będziemy korzystali z tego podręcznika, tak jak... No, albo z jakiegoś zbioru zadań na przykład, nie? Nie wiem, zbiór zadań z kangura można przerobić na przykład od A do Z. Można, niemniej jednak nie o to tutaj chodzi. Tak naprawdę myślałem o tym nawet dzisiaj, przygotowując się do naszej rozmowy i przez rok... naszej współpracy ani razu nie padło słowo konkurs. Tak naprawdę nie jest to priorytet na ten moment. Jeżeli w przyszłości uczeń będzie tym zainteresowany, to wydaje mi się, że będzie to dla niego tak naprawdę formalność przy jego tempie rozwoju, jego aktualnej wiedzy i umiejętnościach. Ale na ten moment skupiamy się przede wszystkim na rozwoju tej pasji i, jak wspomniałem, umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego. Także tutaj ciężko dobrać jakiś konkretny podręcznik, czy to ze względu na ograniczenie zagadnień, czy nawet na poziom, ponieważ w zależności od działu matematyki jesteśmy na bardzo różnych poziomach. Z algebry myślę, że spokojnie moglibyśmy rozmawiać o poziomie drugiej klasy liceum. Jeżeli chodzi o geometrię, to zdarza nam się przerabiać rzadziej, także tak naprawdę tutaj jeszcze ciężko nam było nawet ramowo ustalić ten poziom, więc tak naprawdę pod kątem każdych zajęć, a nawet i w ich trakcie po prostu coś odpowiednio dobieram, a bardzo często kończy się to tak, że sam wymyślam przykłady na bieżąco, żeby dostosować je po prostu do aktualnych oczekiwań ucznia. I do takiego tempa, nie? Tego, jak on to szybko chłonie. Bo wiesz, tak. Bo to jest w ogóle fascynujące. Ja w ogóle znam twojego ucznia, widziałam go na żywo i to jest niesłychane, wiesz, mówisz o poziomie drugiej klasy liceum w przypadku chłopca, który ma, nie wiem, 1,25 m i jest naprawdę małym chłopcem po prostu. I jak próbuję sobie wyobrazić, jak on mógłby się czuć na takim, czy jak on się czuje po prostu na zwykłej lekcji matematyki, gdzie jego poziom właśnie na przykład algebry jest tu, no to jest, wydaje się, że jest niesłychanie istotne, żeby taką właśnie relację mentorską mieć z kimś, kto rozumie, że ten poziom jest tak bardzo różny. I też to, co wskazujesz, że algebra to może być jedno, a nie, na przykład trygonometria, czy geometria, czy coś jeszcze innego może być gdzie indziej, nie? Może być na przykład dużo niżej, ale wcale nie uniemożliwiać tej algebry, która jest bardzo wystrzeliła po prostu w górę, jeśli chodzi o poziom wiedzy i biegłości. Dokładnie. No, jeżeli jest to możliwe, to staramy się ten poziom też mniej więcej wyrównywać, bo wiadomo, że działy matematyki czy przedmiotów powiązanych się łączą.
I może być tak, że coś nam będzie po prostu potrzebne, żeby poznać nowe zagadnienie, o które uczeń akurat zapyta. Czasami musimy się troszkę cofnąć, stwierdzić, moment, brakuje nam jeszcze tego elementu, tego nie przerabialiśmy, może zacznijmy od tego. I tutaj czasami jest to wyzwanie, żeby jednak wytłumaczyć, że jest nam to potrzebne w tej kolejności i że nie możemy w tym konkretnym momencie skupić się na tym nowym zagadnieniu, ale no właśnie dzięki zdolnościom i chęci ucznia do nauki bardzo szybko zwykle nam to idzie. W ciągu kilku, kilkunastu minut jesteśmy w stanie te podstawy przerobić i właśnie iść dalej z tym, co chciał danego dnia przerobić. Ale słuchaj, Szymon, a powiedz mi, kiedy zaczęliście współpracę na samym początku, nie? I zaczęliście się spotykać, czy to był twój taki pierwszy uczeń w tym wieku, którego wziąłeś pod swoje skrzydła, czy już wcześniej miałeś doświadczenia z dziećmi po prostu? Miałem drobne doświadczenia, nie były to jednak takie długie współprace. Tak naprawdę, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy w zeszłym roku, no to miałem już na swoim koncie około 7 lat doświadczenia w nauczaniu, właśnie w tutoringu. Również dzieci, czy tylko takich, powiedzmy, nastolatków i studentów? Raczej nastolatków. Mhm. Zwykle były to osoby w wieku 12+. Ale tak naprawdę z różnych kultur, z różnych stron świata, o różnym poziomie dojrzałości, także to dało mi już naprawdę całkiem przydatną bazę do tego, jak można do takiej sytuacji podejść. A powiedz mi, jak się na początku, w ogóle skąd wiedziałeś na początku, jak się przygotować na wasze pierwsze spotkanie? Tak naprawdę z tego, co pamiętam, przed pierwszym spotkaniem dopytałem mamę mojego zdolnego ucznia o tematy, które on chciałby przerobić, żeby no, jakoś dobrze zacząć, od razu wdać się w łaski ucznia, zaciekawić go od samego początku. I jeżeli dobrze pamiętam, to zaczęliśmy również od ciekawego zagadnienia, jakim są systemy liczbowe. Co na pewno ciekawie brzmi w przypadku, no wtedy 6-latka jeszcze. I właśnie o tym porozmawialiśmy sobie na pierwszych zajęciach. Tak naprawdę był, jak na osobę tak młodą, zaskakująco otwarty, bardzo chętnie dzielił się ze mną tym, co już wiedział, sam opowiedział mi o kilku aspektach tego zagadnienia i przyznam, że poszło to naprawdę zaskakująco naturalnie i dobrze. Czy tak trochę strzelałeś, nie? Czy te systemy liczbowe zadziałają, czy nie? Nie byłem pewien, no wiedziałem, że jest to ta, jak to się mówi, zajawka na ten zajawkę, moment. Zajawkę, okej. Tak, no więc akurat się udało, akurat tego dnia było to to, co uczeń chciał przebyć, co go ciekawiło i udało nam się tak spasować. Dodatkowo myślę, że to jak ja byłem nastawiony do szczególnie przedmiotów ścisłych jako dziecko, potem jako nastolatek, też dosyć dużo pomogło, bo wiem, czego ja oczekiwałem, wiem, czego ja chciałem się uczyć. Też, że nie zawsze pasowała mi ta kolejność, w której było to przedstawiane w szkole. Także tutaj te prywatne doświadczenia też dosyć dużo dały, może niekoniecznie tylko pod kątem tego pierwszego spotkania, ale przy dalszej współpracy, jak już się dotarliśmy, dograliśmy, poznaliśmy lepiej, to zaczęliśmy zauważyć tak naprawdę sporo podobieństw, i że można je wykorzystać, żeby właśnie proponować ciekawe tematy, ciekawe sposoby, na które możemy je przedstawić. To fascynujące, ale powiedz, czy, nie wiem, czy to nie jest zbyt intymne pytanie, ale czy ty widzisz trochę siebie w tym młodym uczniu, siebie małego, w tym młodym uczniu, któremu pomagasz rozwijać się matematycznie? Myślę, że troszkę tak, na pewno nie byłem aż tak zdolny, ale troszkę tak, widzę te podobieństwa i myślę, że właśnie dzięki temu naprawdę dobrze się dogadujemy. Super. A powiedz mi jeszcze, Szymon, bo wiesz, jak tak rozmawiamy, to wydaje się, że taka współpraca właśnie ze zdolnym małym dzieckiem jest trochę uspana różami i że jest to absolutnie fantastyczna, fascynująca relacja, w której fruwamy po jakichś super abstrakcyjnych poziomach matematyki i nie ma absolutnie żadnych cierni wśród tych róż, a powiedz mi, założę się, że na pewno jest coś trudnego we współpracy i w takim mentoringu zdolnego dziecka. Co twoim zdaniem jest najtrudniejsze, z punktu widzenia mentora oczywiście, nie z punktu widzenia rodzica, ale co jest dla ciebie najtrudniejsze w pracy indywidualnej ze zdolnym maluchem? Tak naprawdę to słowo najtrudniejsze mogłoby sugerować, że jest to coś negatywnego, niemniej jednak podchodzę do tego troszkę inaczej. Myślę, że tutaj
Wspomniałbym o tej ilości wysiłku, którą trzeba włożyć w przygotowanie się do wszystkich zajęć, w to, żeby na bieżąco analizować sytuację, która tak dynamicznie się zmienia nawet w ciągu każdych z tych 45-minutowych zajęć. Tak naprawdę czasami są to zajęcia na pełnych obrotach od początku do końca i naprawdę trzeba się skupić. Mimo tego, że mój uczeń na ten moment ma wyłącznie 7 lat, wielokrotnie sam musiałem się dokształcić w zakresie niektórych tematów, o które zapytał. A potrafisz podać przykłady właśnie jakichś takich tematów, w których musiałeś gdzieś jeszcze dokształcić się, bo 7-latek pytał? Na przykład jest to powiązanie matematyki z informatyką. Ten uczeń jest zafascynowany programowaniem w Scratchu. Akurat dla mnie było to środowisko, w którym wcześniej się nie poruszałem i no, również musiałem w odpowiednim serwisie założyć sobie konto, dopytać. Przejrzeć z czym to wszystko się je, troszeczkę właśnie poczytać. I teraz tak naprawdę co któreś zajęcia dosyć dużo jego własnych projektów dyskutujemy, chwali się nimi i możemy o nich porozmawiać. Ale tak jak wspomniałem, wymagało to ode mnie jednak dokształcenia i poświęcenia troszkę większej ilości czasu, żeby się z tym zapoznać. Tylko tak naprawdę, tak jak wspomniałem, z jednej strony jest to sporo wysiłku, z drugiej jest to również dla mnie bardzo rozwijające i bardzo sobie to w tej relacji cenię. To wydaje się, że to co mówisz, czyli że jakby ta trudność największa to tak naprawdę jest takie wyzwanie, które wymaga od mentora bycia gotowym na po prostu ciągłe douczanie się i taką ciągłą uważność, nie? 100% uważność w stosunku do tego podopiecznego. W związku z tym wyobrażam sobie, że nie każdy jest w stanie być takim mentorem, bo to jest rzeczywiście wymagające. Jest to wyzwanie, jest to wymagające, zajmuje to trochę czasu. Wspomniałem o tych naszych dwóch spotkaniach tygodniowych, tak naprawdę co któryś tydzień. Nie jest to aż tak regularne, ale zdarzają nam się też spotkania dodatkowe. Na przykład w sobotę potrafię dostać wiadomość od jego mamy, że dzisiaj wpadł na jakiś ciekawy pomysł, jest coś, co go wyjątkowo zainteresowało, czy moglibyśmy się spotkać. Jeżeli tylko dysponuję czasem, to bardzo chętnie spotykam się, żeby właśnie zaspokoić te potrzeby związane z nauką, z nauczeniem się czegoś nowego, poznaniem tego tematu. Tak naprawdę mamy też co jakiś czas przyjemność spotkać się face to face. Też są to wyjątkowo ciekawe spotkania. Tylko wszystko to razem zajmuje po prostu trochę czasu, także trzeba być na to przygotowanym. Jest to bardzo satysfakcjonujące, jak widzi się ten progres, jak widzi się ten rozwój ucznia, jest to ogromna przyjemność. Tylko z drugiej strony jest to też spora odpowiedzialność, ponieważ no, jest to jednak współpraca długoterminowa, współpraca z młodym uczniem. Ze swojej strony bardzo staram się być terminowy, punktualny, stawiać się na wszystkie spotkania bez przekładania ich. Osoby starsze mogą to zrozumieć, jeżeli raz na jakiś czas coś wypadnie, coś się wydarzy. No tutaj jest to czasami trochę ciężej wytłumaczyć, także tym bardziej trzeba się przyłożyć do tego, żeby zawsze być, żeby ta dostępność była, żeby spotkania się odbywały i żeby uczeń był po prostu z tej współpracy cały czas zadowolony. I żeby być takim przewidywalnym, nie? Bo jednak 7 czy 8 latek niekoniecznie rozumie to, dlaczego na przykład jest dłuższa przerwa. A powiedz, w wakacje też się spotykacie, czy tam w ferie, czy sobie dajecie wolnego trochę? Tak, na szczęście w wakacje i ferie też. Troszeczkę inaczej ustalamy wtedy te spotkania. Wiadomo, że są terminy urlopowe, każdy musi troszkę odpocząć, zarówno ja, jak i uczeń, jak i rodzic. Ale w ostatnie wakacje też mieliśmy tą przyjemność, że średnio te 2 razy w tygodniu się widzieliśmy. Wow, niesamowite. Muszę przyznać, że wydaje mi się, że wiesz też taką różnicą między tymi dziećmi, o których my mówimy, nie? Takimi zdolnymi dziećmi, a dziećmi, które nie wpadają w te kryteria, jest to, że one chcą się ciągle uczyć. To znaczy dla nich to, że się mogą w lipcu spotkać na gadanie o systemach liczbowych czy o algebrze, to jest po prostu fun i radość, a nie jakieś tam znowu szkoła. Nie? I to jest właśnie takie charakterystyczne dla nich, że postrzegają to przez pryzmat czegoś takiego bardzo ciekawego i stymulującego, wręcz nie wiem, źródło szczęścia, a nie nudy na przykład.
Dokładnie tak. Dokładnie. I to jest właśnie bardzo przyjemne w tej współpracy. Ja sam tak podchodziłem do nauki tych przedmiotów i bardzo się cieszę, że mogę z kimś tą pasję dzielić. I tak naprawdę też od tej osoby, mimo młodego wieku, często się uczyć. Więc jest to bardzo rozwijające dla nas obu i cieszę się, że tak naprawdę trwa to przez cały rok i nam obu sprawia to taką przyjemność. A powiedz mi, Szymon, bo ty też trochę powiedziałaś o tym, że to jest długotrwała relacja, nie? I to jest tak, że wyobrażam sobie, że chłopiec do ciebie trafił mając lat 7, ale pewnie będziecie razem się spotykać i tej matematyki uczyć, no nie wiem, przez kilka lat, prawda? Jak ty to widzisz? Jak właśnie, jak długotrwale, czy jak w jak długiej perspektywie trzeba planować taką relację mentorską, żeby ona miała sens? I dla ucznia przede wszystkim, ale też dla mentora. Myślę, że w przypadku tak poważnej relacji nie warto zakładać jakiegoś czasu trwania czy jakiegoś definitywnego końca tej relacji. Myślę, że ona może się po prostu płynnie przekształcać. Nie jest to wykluczone, że za paręnaście lat to ja zacznę się od mojego aktualnego ucznia uczyć, kiedy uczeń przerośnie mistrza. Bardzo bym się z tego cieszył. I myślę, że po prostu wtedy płynnie przejdziemy na troszeczkę inny etap tej relacji, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli definiować jakikolwiek termin tutaj. Wiesz, pytam dlatego, że wielu rodziców zastanawia się w ogóle gdzie i jak, i może czy w ogóle znaleźć mentora dla swojego zdolnego dziecka. Ja już to wcześniej ci chyba pisałam, ale to... Bywa tak, że zgłaszają się mamy, które mówią tak, słuchaj, ja jestem ekonomistką, mąż jest też od finansów, córka interesuje się biologią, co my mamy zrobić, gdzie możemy znaleźć osobę, która gdzieś się w tą biologię poprowadzi. Inny przykład to też była mama, która szukała mentora od matematyki, sama na tym się nie zna, nie wchodzi aż tak głęboko w matematykę, pamięta ją powiedzmy z czasów licealnych, studenckich, ale już nie dalej, a córka jest bardzo... w matematykę po prostu wkręcona. No i ci rodzice trochę tak po omacku szukają mentorów, tutorów, może korepetytorów, no bo jak sobie pewnie sam też zdajesz sprawę z racji swojego biznesu, ten rynek korepetycyjny to jest wielki temat i korepetytorów jest mnóstwo, ale oni są na ogół nastawieni i znają się na pomaganiu w nauce uczniom, którzy gdzieś z tą nauką się po prostu zmagają, nie? Mają problemy, jakieś braki, być może do nadrobienia. A tutaj z kolei jest inna grupa docelowa, czyli dzieci albo nastolatkowie, młodzi ludzie, którzy chcą się nauczyć czegoś więcej niż daje im, czy przewiduje dla nich szkoła. I teraz gdybyś mógł coś poradzić takim rodzicom, gdzie takich mentorów, tutorów szukać dla dzieci zdolnych, twoim zdaniem? Myślę, że na początek warto by zwrócić przede wszystkim uwagę na cechy takiej osoby. Już troszeczkę o tym dzisiaj powiedzieliśmy, ale... Tak naprawdę osoby, które zajmują się po prostu korepetycjami, przede wszystkim osoby młode, którym łatwiej będzie załapać tą więź z takim młodym, zdolnym uczniem, powinny być empatyczne, otwarte na nowe doświadczenia. Tak jak wspomniałem, ja też aż tak młodego ucznia jeszcze wcześniej nie prowadziłem, a poradziliśmy sobie. Każdy musi kiedyś zacząć, no to nie ma tak, że rodzimy się i już wiemy, jak być mentorem dziecka zdolnego. Trzeba się tego nauczyć. Muszą to być na pewno osoby elastyczne i osoby z pasją do nauki, do tego przedmiotu i nawet przedmiotów pobocznych, bo to się wszystko łączy i fajnie jest to pokazywać tą aplikację wiedzy na co dzień. A jak można tą pasję zweryfikować na przykład? Nie, jak jestem laikiem, powiedzmy, nie znam się, no nie wiem, nie znam się na fizyce ani trochę, jedyny, wiesz, wiem, że Stephen Hawking miał pasję, bo go widziałam, czytałam o nim, może Roger Penrose miał pasję, no ale nie wiem, czy tutaj taki człowiek, który gdzieś się przedstawia w internecie, że on uczy fizyki, czy on ma pasję. Jak ja mogę to sprawdzić? Co może być dla mnie taką poszlaką pasji u potencjalnego tutora, mentora? Tak naprawdę już na podstawie samego ogłoszenia czasami możemy mieć jakieś przesłanki, że dana osoba bardziej interesuje się tematem. No takimi najbardziej popularnymi przesłankami do tego są swojego rodzaju konkursy przedmiotowe, olimpiady, projekty, w których dana osoba brała udział. I zwykle, jeżeli ktoś się ogłasza, to stara się czymś takim pochwalić, także można zwrócić na to uwagę.
W trakcie pierwszego spotkania czy spotkań można uwagę zwrócić na to, co poza tą typową treścią z zakresu podstawy programowej jest uczniowi przekazywane. Czy łączymy to z innymi przedmiotami, czy taka osoba przedstawia to w sposób ciekawy, jakie są metody nauczania, czy pokazuje zastosowania tego w życiu codziennym. To jakby ze swojej strony najłatwiej by mi było oczywiście znaleźć w matematyce czy fizyce wszystkie zastosowania inżynierskie. I tak naprawdę samo podejście do tych zajęć. Zwykle widzimy, czy osoba siedzi znudzona i czeka, aż te zajęcia miną, żeby móc zacząć następne, czy faktycznie cieszy się z przekazywania tej wiedzy, z tego, że uczeń ją chłonie i tak naprawdę się tym bawi. Mm-hmm. A powiedz mi, czy należy zwracać uwagę na jakieś specyficzne podejście do dzieci albo nie wiem, przygotowanie pedagogiczne, no bo na przykład w zawodzie nauczyciela przygotowanie pedagogiczne jest niesłychanie istotne, a jak to jest z takim mentoringiem wiedzowym? Absolutnie przydatności takiego przygotowania nie można podważyć. Każdy kurs tego rodzaju, każda praktyka, doświadczenie jest bardzo wartościowe. Jeżeli taki już wtedy nauczyciel ma doświadczenie w pracy z dziećmi, będzie na pewno znał więcej metod pracy z nimi, jeżeli oczywiście się w to odpowiednio zaangażował, będzie umiał zrozumieć różnego rodzaju humory, zmęczenie dziecka. Tak jak wspomniałem, praca z osobami starszymi jest w tej kwestii troszeczkę łatwiejsza, między innymi pod kątem skupienia czy zaangażowania tak samemu z siebie, a tutaj tak naprawdę no, cała ta znajomość tej psychospołecznej otoczki jest bardzo wartościowa. Kiedy rodzice też mnie pytają o taką współpracę z mentorem, to czasami trochę no, zastanawiają się, czy mentor będzie w stanie rzeczywiście jakoś zmierzyć progres albo zauważyć progres w rozwoju dziecka w jakiejś dziedzinie. No, zwłaszcza jeżeli rodzic sam się na tej dziedzinie nie zna, to trudno mu to określić. A wiesz, no, rodzice też chcą wiedzieć, że inwestują te pieniądze w rozwój dziecka dobrze, a nie głupio, nie? Czy mądrze, a nie głupio. Jak tutaj byś zaproponował rodzicom, jak powinni patrzeć na tak z zewnątrz, na tę relację między mentorem a dzieckiem, żeby wiedzieć, że to jest rzeczywiście dobra inwestycja w rozwój takiej wiedzy i zainteresowań? Tutaj możemy podejść do tego dwojako. No, mamy już system, który z jednej strony przygotowuje, z drugiej strony ocenia uczniów. Mamy po prostu szkołę, klasówki, kartkówki, sprawdziany i egzaminy. No tak, że wiesz, jak zaczynasz pierwszą klasę szóstkami, to już wyżej nie zajdziesz, więc delta jest ważna, nie? Myślę, że odchodząc od tych takich standardowych metod oceniania i pomiaru progresu, możemy przede wszystkim skupić się na tym, czy pogłębiło się zainteresowanie ucznia przedmiotem, czy na przykład sam zaczyna dociekać, zadawać więcej pytań, sięgać po dodatkowe źródła, bądź o nie dopytywać, czy opowiada o tym, co się dzieje na zajęciach, czy jakieś konkretne poruszone właśnie na tych zajęciach aspekty ucznia wyjątkowo zaciekawiły, chce się nimi podzielić z rówieśnikami, z rodzicami. Potem myślę właśnie mierzyłbym ten progres, bo jeżeli rozbudzimy w takiej młodej osobie pasję do tej nauki jeszcze bardziej niż jest to już na ten moment, pokażemy jak się uczyć, gdzie tej wiedzy szukać, wesprzemy, zmotywujemy, to tak naprawdę otworzymy dla nich ścieżkę do własnej dalszej nauki i to jest najważniejsze. Rozumiem, czyli jeżeli ta ciekawość jest pogłębiona, to znaczy, że to po prostu działa. Jeżeli jest jeszcze więcej, jeżeli dziecko jest jeszcze bardziej nakręcone na jakąś dziedzinę, to znaczy, że jest progres. Jeżeli na tym się skupiamy, to na pewno. A no, przy takim mentoringu definitywnie rozmawiamy o tego typu działaniach, a nie prostej realizacji podstaw programowych i ocenianiu. To już dzieci mają w szkole, a staramy się realizować coś więcej. A powiedz, Szymon, myślisz, że można zastąpić taką klasyczną naukę w szkole u dzieci zdolnych nauką po prostu z mentorami? Czy to tak nie tutaj działa? Tutaj musielibyśmy na to spojrzeć trochę szerzej. Ja jednak jestem fanem tego, żeby chodzić do szkoły. No jest to też interakcja z rówieśnikami, nawet nie tylko z rówieśnikami, z osobami młodszymi i starszymi, w zależności od wielkości placówki. To jest jeden aspekt. Drugim
Myślę, byłoby to, nie jestem pewien, jak to ładnie ująć, ale z jednej strony warto też pokazać, że w życiu występują jakieś ramy, w które trzeba się wpasować, żeby nie było tak, że przez ileś lat pracujemy właśnie z takim mentorem, te spotkania są bardzo elastyczne. Uczeń sam wielokrotnie może proponować tematy, a potem, gdy pójdziemy do kolejnej szkoły, gdzie na przykład już będziemy chcieli, żeby kształcił się w liceum, zdawał egzaminy, poszedł na studia, no niestety w jakieś te ramy trzeba się wpasować. Także myślę, że byłoby to możliwe, niemniej jednak trzeba by znaleźć jakąś drogę środka między jedną a drugą metodą. Super, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Szymon, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i nie wiem, ja Ci życzę chyba, żebyś miał więcej zdolnych dzieci pod swoją opieką. Również dziękuję, również sobie tego życzę. Do następnego razu. Do następnego, dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli było to dla Ciebie interesujące i chcesz wiedzieć więcej na temat zdolnych dzieci, dołącz do naszego klubu przyjaciół zdolnych na www.dziecizdolne.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.